18 grudnia narodzony z Maryi, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem w pierwnim zamieszkali razem, znalazły się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, a więc okazał wierność poleceniom otrzymanym od Boga. A trzeba powiedzieć, że nie przyszło mu to łatwo. Przecież pozostawała dla niego tajemnicą cała sprawa poczęcia z Ducha Świętego. Kiedy jednak upewnił się, że Bóg domaga się przyjęcia Maryi i roztoczenia opieki nad poczętym w jej łonie Mesjaszem, od razu wypełnia Boże polecenie. Gdy przyjrzymy się naszemu życiu, musimy przyznać, że nie potrafimy naśladować przykładu świętego Józefa i ciągle zbyt mało okazujemy Bogu wierność. W tych ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem powinniśmy nastawiać swoją wolę na dochowanie Bogu wierności, za dotychczasową zaś niewierność przeprosić Boga i oczyścić się w niej w sakramencie pokuty. Nie zapominajmy przy tym, że wtedy pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Słowa świętego Jana Pawła II. Ten Boży Syn, Słowo Przedwieczne, stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego, przychodząc na świat z Maryi Dziewicy, która przez to poczęcie, narodzenie, stała się Matką Boga, Bogu Rodzicą. Do tylu już pokoleń chrześcijan na różnych miejscach ziemi, którzy zwłaszcza od czasów Soboru Efeskiego wyznawali z pewnością wiarę w boskie macierzyństwo Maryi, dołączyli się od początków minionego tysiąclecia. Pokolenia naszych praojców, wyznając staropolską mowę, Bogu Rodzicę Dziewicę, Bogiem Sławieną Maryję. Panie mój Boże, dodaj mi sił, bym mógł szczerze wyznać wszystkie swoje przewinienia i przy pomocy Twojej łaski wytrwać w dobrym jak najdłużej. Chcę pełnić Twoją wolę, Boże mój. Jezu, ufam Tobie. W dziesiątce różańce świętego obejmijmy naszą modlitwą tych wszystkich, których serca jeszcze zamknięte są na Bożą miłość, która przyszła na świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które Twego miłosierdzia najbardziej potrzebują. O Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać wszystkim.